Najgorzej oceniany przez krytyków film w historii MCU, ale czy Eternals to naprawdę zła produkcja? Połączenie wizjonerskiego oka Chloe Zhao i typowej Marvelowej łupanki. Czy filmy spod znaku promienia wystrzeliwanego w kosmos mogą być czymś więcej? A może ambicje przewyższyły umiejętności i możliwości? Od samego początku wiedziałem, że z Eternals będziemy mieć wielki problem. Bo jak połączyć pasję Chloe Zhao do filozofii życia, komentowania historii rozwoju i upadku społeczeństwa oraz szerokie kadry pełne chłodu i przestrzeni z ogromnym, dziesięcioosobowym Składem i oczekiwaniami większości publiki, a jak się również okazało, branży krytycznej. Czułem, że będzie to albo wielkie zwycięstwo, albo stromotna porażka. Eternals jednak postanowiło być wszystkim. Drugi najdłuższy film w 13 trzynastoletniej historii Marvel Cinematic Universe to według wielu nudny, artystyczny blockbuster, który nie potrafi utrzymać tempa. Według innych, w tym także mnie, to nowy rozdział, pokazujący wyraźnie, jak wyglądać będzie czwarta faza uniwersum. Kino gatunkowe, w którym najważniejsze są relacje i rozwój świata, a piękno obrazu jest ważniejsze od spektakularnego finału w CGI. Pokazywały to wszystkie produkcje filmowo-serialowe Marvela w 2021 roku. Może poza trzecim aktem Shang-Chi i Black Widow, ale ona była wyrwana z czasu i przestrzeni. Zastanawia mnie jedno, dlaczego Eternals aż tak bardzo polaryzują? To przecież świeże spojrzenie na kino superhero, które owszem wymaga dopracowania, ale pokazuje, że od Iron Man'a czy pierwszych Avengers zrobiono ogromny postęp. A jeśli nawet kino komiksowe Potrafi ewoluować, to wróży to naprawdę dobrze na przyszłość. Faktycznie, może przy 2 godzinach i 37 minutach przydałoby się lepiej zrównoważyć tempo. Ale hej, wystarczyło obejrzeć ostatni film Chloe Zhao, czyli Nomadland, by zrozumieć, jak będzie wyglądać Eternals. Czy to dobrze, że do produkcji nowego IP zatrudniono kogoś z innym spojrzeniem? Tak. Czy to dobrze, że film oferuje coś innego? Tak. Jednak doskonale zdaję sobie sprawę, po co większość ludzi przychodzi do kina na filmy Marvela. Mam wrażenie, że Eternals dzielą publikę i krytykę z tego samego powodu, co Dune Villeneuve'a. Jestem w obozie, który uważa Dune Denisa Villeneuve'a za film przepiękny, fantastycznie zrealizowany, ale jednocześnie dość nudny i niedostosowany do współczesnego kina blockbusterowego. Zatem Eternals również powinni mnie do siebie zrazić, prawda? No właśnie nie. Lubię wizję. Żało i uważam, że tworzenie oryginalnej historii opartej na wierzeniach, własnych przekonaniach i filozofii jest czymś innym i o wiele bardziej atrakcyjnym niż przetwarzanie na warunki współczesnego kina historii powstałe w latach 60. Należy również pamiętać, że Eternal to origin dla co najmniej 12 postaci. Włączamy w to Dana Whitmana i dewiantów jako całość. I nie czuć, żeby czegoś brakowało w tym filmie w tej kwestii. Oczywiście, jest to dużo prostej ekspozycji przez dialog oraz ujęć ustanawiających rzeczywistość, ale nawet one mają w sobie coś ekscytującego i magicznego. Ale może przesadzam? Dajcie znać w komentarzach, jeśli uważacie, że przesadzam. Film jest długi, ale w żadnym momencie nie odczuwałem znużenia i długości seansu. Może to przez konstrukcję, żonglowanie teraźniejszością, zbieraniem drużyny, a także cofaniem się w przeszłość i pokazywanie, co Eternals zrobili na Ziemi przez tysiące lat. Bardzo zaciekawiło mnie również to uczucie beznadziejności i porażki, które towarzyszyło bohaterom właściwie do samego końca. Samobójcza misja, z którą są pogodzeni, ale jednocześnie próbują coś zmienić. Wszystko w towarzystwie pięknych widoków w przestrzeni w Mezopotamii, Babilonii, południowej Dakocie czy plażach wulkanicznej wyspy, złożyło się to na naprawdę wspaniałą wizualnie całość. Teraz przejdźmy sobie do drużyny. Eternal to ekipa. Bardzo różnorodna, mająca ogromną reprezentację wewnątrz członków, pokazująca, w jak łatwy sposób można stworzyć niesamowicie potężną reprezentację w obrębie jednego filmu. Mamy bowiem aktorów czarnoskórych, koreańczyka amerykanów pochodzenia azjatyckiego czy latynoskiego. A dodatkowo mamy tutaj pierwszą głuchą superbohaterkę i homoseksualnego superbohatera. Każdy z grupy Eternals ma jakąś moc, która go wyróżnia. To istotne, bo niezależnie od tego, czy mówimy o szybko biegającej Makari, Silnym Gilgameszu, czy też Druigu, który potrafi kontrolować umysły, każdy z nich przybył z misją ulepszenia Ziemi, a także ludzi mieszkających na planecie. W filmie dość istotne są również retrospekcje, bo pokazują one pierwsze przybycie Eternals na Ziemię, a także to, jak przez wieki udoskonalali oni społeczeństwa, które rozwijały się i rozkwitały dzięki pomocy Eternali. I tutaj też do głosu wyraźnie do Chodzi filozofia, którą przekazać chce nam Chloe Zhao, a właściwie kilka bardzo mocnych filozoficznych tematów. Ostatnią misją w retrospekcjach, na którą razem wybrali się Eternals, był rok 1521. Wygląda to na azteckie miasto na terenie dzisiejszego Meksyku, które podbijają konkwistadorzy. Jednocześnie zadaniem Eternals była walka z Dewiantami, którzy pojawili się na Ziemi i przeszkadzali ludziom w rozwoju. To w tym momencie, w roku 1521, w drużynie Eternali dochodzi do rozłamu. Część próbuje trzymać się swojej misji i ingerować wyłącznie w momencie, kiedy pojawiają się dywianci. Inni twierdzą, że używając mocy, by ulepszyć społeczeństwo, mogliby sprawić, że wszystkim będzie żyć się o wiele łatwiej i o wiele lepiej. To poróżniło ekipę i też daje nam fabularne uzasadnienie, dlaczego przez te wszystkie lata Eternals nie ingerowali. Stwierdzili, że Gdyby ingerowali w każdą ludzką wojnę, pomagali za każdym razem, nawet gdy na Ziemię przybył Thanos, ludzie nie rozwijaliby się na własną rękę, tylko liczyli za każdym razem na pomoc Eternals. Jednocześnie przesłanie tej ingerencji Eternals wydaje się dość smutne, bo dzięki rozwojowi ludzkość stała się też o wiele bardziej dzika. Mamy tutaj na przykład ukazanie broni palnej, która zabija setki ludzi, czy bomby atomowej. Chloe Zhao bardzo mocno zaznacza w swoim filmie również to, o czym chce powiedzieć. Mówi o ignorancji ludzkości, o globalnym ociepleniu, o przeludnieniu, o wojnach. O technologię i przez rozwój technologii, jednocześnie w wielu momentach Chloe Zhao wkłada w usta swoich postaci słowa komentujące to, co znaczy być człowiekiem. Ludzie są przepełnieni wadami, agresją, złością, ale jednocześnie chcą pomagać. I ciągle się rozwijać. Ajax, czyli Prime Eternal, mówi na przykład o Thanosie, Snapie i Blipie. Jak ludzkość poradziła sobie z wymazaniem połowy ludności Ziemi oraz jak poradziła sobie z powrotem ludzi po pokonaniu Thanosa przez Avengers. Ten film dostarcza. Wizualnie, dźwiękowo rozwija w bardzo ciekawy sposób bohaterów, a także mitologię i świat. To na pewno kolejny krok w stronę rozwoju całego Marvel Cinematic Universe, a także pokazaniu, że kino superbohaterskie nie musi być prostą łupanką dwóch postaci o tych samych, Umiejętnościach stojących po dwóch stronach barykady. Oczywiście ten film, momentami, nie potrafi ustrzec się od typowych dla tego gatunku, tego rodzaju kina problemów, czyli nagminnej ekspozycji, niedorzecznych zwrotów akcji, czy też przeludnienia bohaterów na ekranie. Jednocześnie mam wrażenie, że Chloe Zhao zrobiła to, co do niej należało. Pokazała, że film, który bazuje na historiach komiksowych, na postaciach. Z uniwersum Marvela może być czymś innym niż tylko bezmózgą historią dla załatania wolnego weekendowego popołudnia. Czekam na Wasze komentarze. Możecie też zajrzeć do materiału omawiającego sceny po napisach a my widzimy się w spoilerowym omówieniu Eternals. Trzymajcie się, cześć.